się mylę, pragnę. Tak się wiele żądam, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę. Zachęcam was do tego, żebyście sami mieli odwagę w decydowaniu o tym, kim się stajecie. Bo człowiek staje się cały czas. Ja jestem od was, podejrzewam, prawie dwa razy starszy, a też się ciągle staje, też się ciągle tego życia uczę. Ale tej władzy na temat tego, kim się stajemy, nie ma sensu powierzać w ręce osób postronnych, kiedy jakieś decyzje podejmujemy na przykład pod ich wpływem. A mówiąc jeszcze bardziej symbolicznie, metaforycznie, nie ma tej władzy sensu powierzać w ręce jakiejś substancji chemicznej, która zdominuje nas z niewoli, zdominuje nasze życie i będzie sprawiała, że ta dominacja, że nie będziemy z tego daru korzystali tak w pełni, jakbyśmy mogli. Dzisiejszy świat nie pozostawia nam super dużo miejsca na wolność, wyboru tego, co człowiek może zrobić ze sobą, ale tego, co możemy zrobić ze swoją świadomością, ze swoim zdrowiem, raczej w większości nam nikt nie zabrania. Dlatego dbajmy i szanujmy tę wolność, którą mamy. Rozumiem wolności, oddać nie umiem. Nie, nie, nie. Dzięki serdecznie.